Teraz to cud jest. Bo ja jestem Lublinianką i tutaj od urodzenia i w tej dzielnicy Kośminek. Kośminek, to tego co spotkałem dzisiaj. I po prostu myśmy się przyjaźnili, tam byli różni, prawda, i Żydzi, i Polacy, jeszcze tam inni mieszkali, a to Czech, a to tam jeszcze jakiś, prawda. No i taka była przyjaźń. I tutaj z tą rodziną żydowską po prostu przyjaźniliśmy się, bo braliśmy, jak to kiedyś się mówiło przed wojną, na bork. No tak. Znaczy, że cały miesiąc książeczkę się wpisywało, później się schodziliśmy, podliczaliśmy się i wtedy się rozliczaliśmy. Płaciliśmy to, co pobraliśmy towary. I oni, zaprzyjaźniliśmy się, oni zawsze nam przynosili na święta mace, tam jeszcze inne jakieś potrawy żydowskie, prawda? A my ich tam znów czymś częstowaliśmy. Także taka przyjaźń się zawiązała. No później przyszły te lata wojny. No i już ja tak będę się skracać, prawda? Bo już tutaj getto Niemcy założyli w Lublinie, ale getto jeszcze było na początku otwarte. Także oni mogli się poruszać. A gdzie getto się znajdowało? To getto na Starym Mieście. Na Starym Mieście, tam to gdzie tam. Tam jest wszędzie wyznaczone. Wokół zamku tam? Czy... Tak. Tam było przez cała dzielnica żydowska, którą zniszczyli doszczętnie. I oni mogli przychodzić do nas. I kiedyś ten najstarszy Żyd był taki głęboko wierzącym. Przyniósł jakieś zwoje, jakieś księgi i mówi, słuchajcie, to są święte nasze księgi. Mhm. Mówi, wy może przeżyjecie, prawda, a my to na pewno nie przeżyjemy, mówi. Więc to byście dali, mówi, Żydom, którzy przeżyją. Mówi, bo to nie można tego zniszczyć, to świętość jest nasza. No i rodzice przyjęli to i schowali. I proszę sobie, wyobraźcie sobie, że my tak na tej naszej dzielnicy, na tej naszej ulicy, to żyliśmy tak jak jedna rodzina ze wszystkimi. Moja mama to była taką ciotką dobrą, gdzie tam trzeba komu bańki postawić. Chorowała rodzina, 5 osób na tyfus, wszyscy się bali, bo się zarażą. Matka poszła, mówi, jak można ludzi zostawić, żeby im szklanki wody nie podać. Matka poszła, potem nas wciągnęła, oczywiście zachowała mycie rąk, prawda, żeby jakąś, nie, prawda, żeby się uchronić. Proszę sobie wyobrazić, wszyscy wyzdrowieli i myśmy się nie zarazili. I także to było takie, prawda, i myśmy ze wszystkimi tak żyli jak jedna rodzina. I sąsiedzi wiedzieli, że u nas się ukrywają się te rzeczy. I kiedyś oni przychodzili zawsze wieczorem, jak to getto było otwarte i rodzice ich przyjmowali, coś jedli i potem brali z sobą do getta, prawda, żywność. I któregoś wieczoru przychodzi sąsiad, oni siedzą przy stole, sąsiad przychodzi i mówi, słuchajcie, uważajcie, dzisiaj jakiś zupełnie obcy człowiek podszedł do mnie i mówi, czy on wie, że tu są ukrywane rzeczy żydowskie. Mówi, słuchajcie, obcy człowiek, nie znam go, nie z naszej dzielnicy, w ogóle pierwszy raz go widziałam. On wie, że tu są rzeczy żydowskie, mówi, no to słuchajcie, to jest coś nie tego. I ci Żydzi też mówią, oj, to niedobrze, to my zabierzemy. Jeszcze tam mamy, prawda, przyjaciół gdzieś tego i oni zabrali tego wieczoru i tam gdzieś sobie, prawda, u kogoś tam ulokowali. My poszliśmy spać, o 5 nad ranem jeszcze śpimy, łobodą aufmachen, gestapo, rewizja, tu są ukrywane rzeczy żydowskie. No rodzice już spokojni, prawda? Wywrócili nam mieszkanie, w mieszkaniu wszystko do góry nogami, prawda, nic nie znaleźli. Wychodząc, jeden po polsku czysto mówi, jeszcze raz jak tu przyjdziemy, a coś znajdziemy, to będzie, tak pokazał palcem, będziemy wisieć, nie? I tego, i odjechali, nic nie znaleźli, spokojnie. Gdyby znaleźli, gdyby nie ten człowiek, więc my się zastanawiamy. Albo opatrzność Boża, albo wiecie co, akowcy niektórzy pracowali na dwa fronty.
Byli jako tłumacze, jako specjaliści i u Niemców, i tu, ponieważ wywiad, prawda? I on być może to był pracownik AK, który się dowiedział, że ma być u nas rewizja i ostrzegł tych ludzi, wiedział, że sąsiad ostrzeże sąsiada. I powiedział mu te słowa i to było za 5:12, bo dzisiaj byśmy nie rozmawiali, bo by nas nie było, bo oni tak samo wszystkich niszczyli, czy człowieka uratowałeś, czy rzeczy. To obojętnie, by jakakolwiek pomoc, prawda, groziła śmiercią, jeżeli to robiłeś dla Żydów. A tam mieli mieszkanie, mała kuchnia i pokój. Ile metrów było? No to mały, to taki pokoik jak tamten i kuchnia. Niesamowite. I w nas było czworo, dwoje dzieci i tego. I jeszcze w czasie wojny po drugiej stronie Bugu mieszkał mojej mamy starszy brat z rodziną. I oni uciekli spod Sowietów w zimie po lodzie przez Bug. Zostawili wszystko. I ich 5 osób, 3 dzieci. Więc nas 9 w tym pokoiku z kuchnią. Jak przyszła noc, to tak jak sardynki, młodzi wszyscy na podłodze, na słomie, na siennikach, prawda? A starsi tam na łóżkach. Tak żeśmy sobie mieszkali. No i także... A wiadomo, co z tymi rzeczami się stało? No więc nie wiemy, bo nie wiemy, komu oni zanieśli, a oni na pewno zginęli, bo oni by się pokazali jakby po tym, prawda? Zamknęli. I po prostu oni już nie przyszli i nie było już żadnej wiadomości. A Niemcy brali od 14 roku, zabierali młodych na roboty do Niemiec. Czy w łapance, czy w ogóle. A ja już miałam 14 lat właśnie. Skończyłam 1 klasę gimnazjum przed wojną. I już, prawda, groziło mi wywózka, bo brata miałam młodszego, 2 lata. I teraz zaczęliśmy się oglądać, co tu robić, jak tu chronić się rodzice, prawda? Więc była taka pani Sobolewska, która miała prywatne gimnazjum przed wojną. I potem Niemcy jak weszli, zabrali, znaczy zlikwidowali wszystkie szkoły średnie i wyższe, zostawili tylko zawodowe, no bo im potrzeba było, prawda, jakichś specjalistów w zawodach. I ona, jej zabrali cały budynek i tam Niemcy kwaterowali, żołnierze niemieccy, a ona z Niemcami uzgodniła, że powstała szkoła handlowa z językiem niemieckim, więc to już zawód, prawda, handlowiec. I ja się zapisałam do tej szkoły i miałam legitymację i to mnie chroniło. W czasie łapanki pokazałam legitymację, już mnie tego. Kiedyś godzina policyjna 8 wieczorem, ja poszłam do koleżanki uczyć się języka niemieckiego coś i później zagapiłyśmy się, ja to już 7:55 i ja teraz szybko do domu, a tu już Niemiec wyjeżdża, bo motocyklami jeździli i tych, co się spóźnili, łapali do przyczepy, z przyczepą, już wyjeżdżał. A tu kobieta zobaczyła, prawda, że ja tutaj tego i wciągnęła mnie do takiego tu ogród i do domu, posadziła i herbatkę zaraz zrobiła, tego już siedzimy, a tu drrr podjeżdża, bo on mnie zobaczył jednak, że spóźniłam się. No i dokumenty, no i ja miałam przy sobie tą legitymację, ale on widział adres przecież inny i w ogóle, prawda, że ja tu siedzę. Ale ta legitymacja mnie ochroniła. On tak mnie pod nosem mówi, żeby to było ostatni raz, bo pojedziesz. Ale mnie zostawił. Potem już pojechał, to ja szybko, bo to już niedaleko domu, prawda? To ja biegiem do domu i to słuchaj, mnie ochroniło. Ja jeszcze przed wojną, jak koleżanki miała. A ja koleżanki, bo ja... Ojciec pracował w sądzie, więc na państwowej posadzie. To dzieci miały możliwość korzystania, lepsze warunki, prawda? Więc tak była szkoła powszechna, 7-klasowa, a ja tutaj na długiej, prawda, byłam w tej szkole powszechnej, ale z 4 klasy poszłam już do tak zwanej szkoły ćwiczeń.
Tam był wyższy poziom, bo tylko do 6 klasy i już się zdawało do gimnazjum. Więc prawda, krócej o rok. No i tam to była sama śmietanka. No bo tam były dziewczyny, to była żeńska i męska. I mój brat do męskiej, prawda, a ja do żeńskiej. I tam było, prawda, profesorów, dyrektorów, lekarzy i w ogóle tych wszystkich takiej inteligencji lubelskiej, dziewczęta. I było 8 Żydówek. Noemi, z którą się zapoznałam, ojciec był takim prezesem sądu, gdzie ojciec mój pracował jako woźny, prawda, tam wyczytywał tych świadków, zapraszał na salę, był na sali, pilnował porządku i tak dalej. A o jej ojciec był całym prezesem. Zaprzyjaźniłyśmy się. Teraz była taka Anka właśnie też, tak jak ten Szczedrowicki, zapomniałam. To nazwisko, prawda, tak często się powtarza. Lewin. Lewin. O, Anka Lewin, prawda, córka lekarza znanego w Lublinie. No i inne, a to adwokatów, albo tam innych. I także ja potem straciłam kontakt, bo poszłam do pierwszej klasy gimnazjum. Tutaj na Dolnej Panny Marii to było takie siostry kanoniczki. Tam, gdzie auto zostawiliśmy. W tej szkole to było blisko właśnie Gierka później. Także tam po prostu byłam w tej klasie. No i później wojna. 31 rok i 39. I ja już straciłam kontakt i z tymi koleżankami Żydówkami i tymi innymi. Nie wiem, co się z nimi działo, bo żadną już kontaktu nie miałam. Więc takie po prostu były nasze losy młode. No z kolei skorzystam, prawda, bo już się zbliżał jego 14 rok też. Więc on poszedł do pracy po prostu i krył dachy na Majdanku. Powstawał w 41 roku, powstawał Majdanek i on razem ze swoim majstrem, papą, kryli baraki, prawda, dachy baraków. I proszę wyobrazić, już byli więźniowie pierwsi. I on tam zawsze przychodził głodny, bo oddawał swoje, prawda, śniadanie drugie, które miał w domu. I przychodził i prosił mamy, mamo, daj więcej, daj więcej. Oni są głodni, nie mają chleba. No to mama tam ile mogła. To on później był taki opakowany, ale to już było tak na jesieni, na tego, to on mówił to dla kolegów swoich. A on miał przepustkę jako wolny, prawda. Więc miał tam prawo wstępu i tutaj, że się opakował, że to dla kolegów niesie. I stamtąd przynosił grypsy, bo oni prosili, na przykład przyniósł gryps z adresem do Warszawy inżynier, który w pociągu był złapany w łapance, jechał do rodziny pod Warszawę i ani żona, ani rodzina nie wie, co się z nim stało. On mówi, zawiadomcie, gdzie ja jestem, bo oni nie wiedzą. Tu nie dojechał, tam wyjechał i nie wiedzą. I także on przynosił grypsy i później tam pod adresem, prawda, posyłaliśmy, gdzie można było. I przyjechała żona tego inżyniera i była u nas tydzień czasu. Przywiodła jakieś leki, no i pisała zawsze, prawda, do tego męża. I brat to przenosił wszystko tego. I także, a te grypsy to przenosił w obuwiu. No bo był, mimo wszystko, był rewidowany wszędzie, prawda? No, w obuwiu mógł przenieść te grypsy. Więc ona była tydzień czasu, tak te leki przenosił i więcej tam żywności, prawda, i w ogóle. A potem po tygodniu on przychodzi smutny i mówi, tak mi przykro, ale muszę pani powiedzieć, już nie mam kontaktu z pani mężem, bo męża przenieśli na inne pole. Mówi, a ja już tam nie mam wstępu, ja mam tylko tutaj. No i ona pożegnała, ale była wdzięczna, prawda, że ma wiedzieć co i jak. Już wyjechała, że przynajmniej, prawda, że wie, gdzie mąż jest, będzie się starała innymi sposobami. Także taki mieliśmy. Także też ryzykował bardzo dużo. No. Tak, tak. Ale... A żyje jeszcze brat młodszy? Nie. Właśnie męża, siostra młodsza i brat już nie żyje, mój młodszy brat nie żyje, a my staruchy
Dzięki Bogu, Bóg nas trzyma, coś w tym jest. No i świetnie się trzymacie. Coś w tym jest. Taka pamięć. Bo ja jeszcze byłam, 18 lat byłam studentką Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Aha, wow. Miałam świetną okazję, prawda, dzielić się, bo tak mówił, masz coś dobrego i mądrego, dziel się. Tak. Więc dzieliłyśmy się, ja tam zawsze, każdemu z prelegentów, prawda, bo tam i Żyd był, i ksiądz, i prawosławny, i taki, i ktoś tam, profesorowie, lekarze, bo to z różnych, prawda, dziedzin. I ja każdemu, albo płytę, albo jakieś druty, albo coś tego miałam okazję wręczyć. No i z tą przewodniczącą, która miała prawdopodobnie pochodzenie żydowskie, też zaprzyjaźniłyśmy się. Mam zdjęcie tam z nią. Także też miałam dużo przywilejów i tutaj miałam przywilej rozpoznać Żydówkę, Irenę Karczewską, która, prawda, zmieniła nazwisko, bo jako 11-letnia dziewczynka jej dziadek przeszedł na katolicyzm, wiesz, już on tak liczył się katoliczki, ale przyszła wojna. To nie, nie było Żyd, tak. Żydówka, prawda? I ona mieli taką kamienicę na Chopina 13. Mhm. I tam ona tylko z matką, bo ojciec zginął w Katyniu. On był lekarzem. Lekarzem był, tak. Major. I jego zaraz na początku wojny zmobilizowali i tutaj na wschód. I to był w Sowieci i na Sybir i tam w Katyniu on zginął. Także tego. I to on był Żydem austriackim, Kochleffel się nazywał, więc ona później, prawda, to miała kłopoty z tym nazwiskiem, więc zmieniły z matką nazwisko. Matka kończyła studia na Kulu, na Karczewską, a on Stanisław Kochleffel. Więc ona się kryła, że ona jest katoliczką po Polką, no bo Polak to katolik, prawda? Tak, tak. Łączyła pochodzenie i z przekonaniami. Także, ale kiedyś właśnie po zakończeniu semestru ona nas zaprosiła, miała taką daczę na taką, prawda, letni domek na wsi i tam nas zaprosiła, to nad jeziorkiem i tak dalej. Wtedy tą grupkę naszą i z naszą właśnie tą profesor, która nas uczyła. No i tam przyjęcie zrobiła i później oni tam poszli, i ja wtedy, myśmy wydrukowali książkę Chaima. I ja wzięłam te książeczki, żeby im rozdać przy okazji, przy takiej okazji, prawda? Więc oni po tym, ja rozdałam im to, dziękowali. I ręce, i potem oni poszli oglądać tam to wszystko, a ja zostałam, ja mówię, Irenko, ja ci pomogę posprzątać, prawda, pomyć naczynia i tak dalej. Oni poszli, a my we dwie zostałyśmy. I ona, widząc, jak ja te książki rozdaję, zresztą widziała moją sympatię do Żydów, ona mi się rzuciła na szyję, popłakała się i mówi, Helenko, ja jestem Żydówką, ale proszę cię, nie mów tego nikomu, ja nie chcę. Bo jako 11-letnia dziewczynka ukrywała się z mamą w górach. Tam przeżyły. Tam właśnie uratowała ich rodzina druga. Też wdowa z dziewczynką i tu wdowa z dziewczynką. Także takie uratowanie. I ona mówi, tak, ja mówię, Irenko, a jak ty się odwdzięczyłaś tym, którzy cię uratowali? No i mnie zawsze finansowo pomagam. Ja mówię, wiesz, finansowo tak, ale wiesz, tyle się mówi, że tak Polacy mało zrobili dla Żydów, że w ogóle. Mówię, a czy do Yad Vashem zgłosiłaś, żeby, prawda, tego? Nie, no to pomóżcie mi tego. I wspólnie napisaliśmy, prawda, pismo, a ponieważ ona była świadkiem żyjącym, tak, więc to jak najbardiej jest przyjęte. Opisała to wszystko, prawda, tego i później przyszło zawiadomienie, odznaczenie tej rodziny. Więc ona nas w samochód, bo tam z ambasady Izraela miał właśnie przedstawiciel być na tym, żeby wręczyć ten medal. A tu tak, już matki nie żyły, jedna i druga,
jej mama i tato ratowała, a tamtej córka w moim wieku już na wózku była. No i Irena nas w samochód i jedziemy na to odnoczenie. A to Tarnowskie te władze, te województwie, prawda, wysłały swoich przedstawicieli. Rodzina tych, Ciężkowice. W Ciężkowicach. Rodzina tych, co chowali, to gdzieś tam poprzyjeżdżali, gdzieś ze Stanów, jeszcze jak się dowiedzieli, prawda? Także co zrobili? Powynosili meble i w takim dużym pokoju dookoła stoły i tak, czy ten, prawda, przedstawiciel z ambasady, tutaj, czy z Tarnowa, z władzy, tu rodzina i my. I to było, to ten był oczarowany, ten z ambasady izraelskiej, bo mówi, wszędzie to tak oficjalnie, prawda, bo w jakimś budynku takim państwowym, no to się normalnie się tak, prawda, to odbywało i to w takim, raczej tak chłodno, prawda. A tu rodzina, a taka atmosfera, zaczęli śpiewać, zaczęli chór, tak, jakiś chór, taki w ogóle tego, on mówi, pierwszy raz w życiu w takim był no niesamowicie zadowolony, taki wręcza ten, tej w tym, dyplom, prawda, ona w tym wózku, to było takie wzruszające i my tam byliśmy i jeszcze daliśmy, prawda, i te książki w ogóle, także że byliśmy na tej uroczystości. No i mamy w niej, mamy przyjaciela z Ireną, ona żyje, ma 90, prawda? Ona jest 7, bo miała 11-12 rok, tak, jak się wojna zaczęła, to rzeczywiście. Także tutaj mam, tak. I tutaj mam najbliższe przyjaciółki, Żydówki, Wanda Loter. No tak. Prawda? Także tego, teraz ta Etel wczoraj Szyd, mi się pytał. A Etel Szyd. Etel Szyd była na tym, także. Także. Bo to ona pierwszy ten festiwal prowadzi, także Etel. No tak, to przecież z jej matką jesteśmy przyjaciółkami. A to już. W Lublinie był, to i ojciec, to z ojcem to żeśmy, był u nas na sali, wtedy były pomoce tam z Ameryki, prawda, partie, coś tego dawaliśmy im. Z nim bardzo byliśmy, on był taki religijny i otwarty, taki do wszystkich. I on mówił, pogrzebie. Julian był. A gdzie jest pochowany on? W Warszawie. W Warszawie, ten na Okopowej. Tak, Julian tam przyszedł. Bo ja właśnie tak zastanawiałem się, czy on jest na nowym cmentarzu tutaj, czy też... Nie, tam, bo potem oni się tam przenieśli. Tak. Ja jako jedyny Polak przemawiał. Także tak, byliśmy zaprzyjaźnieni do dzisiaj. Jak będziemy na Okopowej, to odwiedzimy, bo byliśmy, ale ja nie wiedziałem, że Szyc jest. No także, że on tam, że ciągle myślałem, że on w Lublinie, nie? Bo to wiadomo, ja byłem już w Białymstoku i ogólnie nawet nie wiedziałem, kiedy on zmarł, także to... Także to... No. Teraz żeśmy zawiadomili telewizję o tej Irenie i oni tu szykują audycję, bo tam, gdzie one się ukrywały, to był oficer AK, który nadzorował lot zorganizowany trzeciego lotu samolotu. Przerzuty za mnie. I w tym trzecim, ostatnim, to fragmenty tej V1, V2, rakiety. Tutaj w Łosicach. Zleciała się i oni fragmenty przywieźli do Andy. Więc jak ona ryzykowała? Dwie Żydówki i takiego człowieka. Trzymali takiego człowieka, koordynatora lotniczego i Żydówki. To, że to się wszystko i wtedy to od razu pojechał, który później był w rządzie premierze. Właśnie tym samolotem pojechał. Tak, że to taka historia
połączona. I między innymi, ponieważ ja przeżywałem to wszystko, o to, co tu jest w tej kółce, to są wszystko moja praca. Bo ja jako świadek tych wydarzeń po prostu wiem, jak było i jak to groziło strasznie, że dzisiaj te różne pismaki i na zachodzie, i gdzie idzie, pojęcia nie mają, jak to było. A tu właśnie Pan Bóg może przez to nas trzyma, że też po prostu dajemy świadectwo, dajemy fakty, prawdy. No i ta literatura, jaka jest żydowska, właśnie teraz ja staram się za życia rozdać, ile mogę. No i dzięki Wam, że przyjechaliście samochodem, to będę mógł się pozbyć trochę. Jak po schodach w metro Izraelici, inteligencja, piękne twarze, widać mądrzy ludzie. Także w Izraelu patrzyłem i tak się małe zrobiłem, że taki mądry naród. I co ja im mogę powiedzieć? Co ja im mogę... Ale weźcie pod uwagę Maciuszka, który szukał kontaktu tutaj przez granicę. Przyjechał do Wilna, zapoznaliśmy się. I później zaznajomił nas z Szczedrowickim, którego on zna. Wspaniały człowiek. Cała Moskwa go zna. I ja dzięki tej jego jakby zapoznaniu się i jego rekomendacja, moja książka nieudolna, przez, można powiedzieć, nieudolnego człowieka, rekomendowana i została wydana w Moskwie. I teraz rozeszła się ta idea z tej książki i oni się dowiedzieli, co tu w Polsce się działo na terenie imperium. Nie tylko, ale jest ruskojęzyczny w Grecji, czy tam gdziekolwiek jest. Gdzie ja nawet nie marzyłem o tym, żeby takim sposobem po prostu ta informacja przeszła. Biblijna informacja. Druga rzecz, co ja tutaj podałem, odnośnie zbrodni, jakie się tam działy na Wołyniu ze strony Ukraińcy. I proszę Was, w 1966 roku tam z Lwowa przyjeżdżała taka, która Polka wyszła za Ukraińcy, namówiła nas, żeby tam pojechać. I żona pojechała w 1966 roku. I to był po prostu, bo baliśmy się tam jechać, bo to, co się tam działo, to tutaj jest teraz. I jak zobaczyła, że tam nie ma Biblii, jaka tam jest sytuacja, jaki tam jest głód, przyjechała i mówię, no nie możemy my tak siedzieć tu, bo jakby myśmy byli tam, a oni tu, to spodziewalibyśmy się, że nam pomóc jakoś dać. I zaczęliśmy
zajęliśmy się przerzutem Biblii do Rosji. Tą książkę, co tu opisaliśmy, to tam są szczegóły. I proszę was, potem ja patrzę, ja mam w 90 którymś roku redaktor tej książki o tych wydarzeniach ofiarował nam. Jest jego podpis. A okazuje się, że w to miejsce, gdzie żona pojechała jako pierwsza, największy w tym powiecie morderstwa był. Nie zdawałem sobie sprawy. A my o tym nie wiedzieliśmy. A Bóg skierował tam i teraz jest tam ognisko polsko-ukraińskie, gdzie Polacy wykładają, gdzie wybudowany został duży dom. Nazywa się ta miejscowość Orłówka. Orłówka. I myśmy przed wami dostali telefon od jednego takiego działacza, który też dużo pracował na wschodzie. Jak do niego wzmocnili, jak Bóg kierował, jak Bóg się opiekował. Myśmy tam opisali i Weronikę, i też. A w której to książce? Ja jeszcze dałem jego fotografii, w których miejscach tak, od Estonii aż do Rumunii. No. Tych różnych miejsc. Byłem w Irkucku oblasti, Chabarowsku, we Władywostoku. O, blisko Japonii. No. I wy wiecie, w jakich cudownych okolicznościach rozpoczynaliśmy tam, czy działaliśmy. Żona to po prostu... Zaraz. Tu opisane jest. Pierwsza zaczęła pracę na Wołyniu, w tej Rówce. A potem pojechała, ja mówię, jedź do Wilna, bo tam Polaków jest, może byśmy im tam pomogli. No, ale pojechała do Wilna, tam jakichś starszych ludzi z źródłośrodkowców. I miała jeden adres na Łotwę. I mówię, to ona jedzie na Łotwę. A to we Lwowie dostaliśmy do jednego chłopca, który akurat był w wojsku. A żona pojechała z Wilna do Jełgawy, a Jełgawa była zamknięta miastem, bo tam była wyrzutnia rakietowa. A ona nie wiedziała i bez przypustki tam wjechała. Jak wjechała na dworzec, za chwilę wszedł milicjant kontrolować. Jak ona zobaczyła, że tu kontrolują, to tyłem i wyszła. To i też zaprowadził ją w to miejsce, gdzie ona miała być. I tam się zaczęła praca, bo tam była nielegalna drukarnia. Chrześcijanie. Tak. I właśnie dla tej drukarni woziliśmy materiały, a jej bratanek chory był kiedyś na Heineweginę i ma jedną nogę ciężką. To zawiózł sfilmowaną Biblię całą, ukręcona tam na nodze. Także to nie rzucało się w oczy. Także taki cud. A drugi cud, znów jaki się zdarzył, chcieliśmy, tak jakby pierwszy tom jest Boskie Prawie Wieku,
A to jest druga książka rozszerzona. Mapa polskiego planu. I żeby zawieść przetłumaczoną i trzeba było maszyny i tak dalej. To żona pojechała do Odessy, tam ją zawieźli z Odessy na Kiszyniów i już blisko Morza Czarnego, bo tam byli Polacy wysiedleni i też córka Rusycy. Ale się, ponieważ ten, co tłumaczył z Kobrynia, był chory na Parkinsona i tak pisał, że trudno było odczytać, to nic się tam nie dało. I ona maszynę tam zawiozła. Potem jadąc, nie wiedząc, że to będzie przyjeżdżać pod granicę rumuńską, a oni wtedy trochę draka mieli. I przy granicy w rumuńskiej była kontrol przed wchodzeniem do miasta i wyjazd. Ona to są szczegóły opisane. Możecie wiedzieć, że dwie kontrole było i do nich dochodzili, a dalej pan ich zatrzymał. Bo jak byli skontrolowani, to koniec. To koniec wtedy. To była opatrzność Boża, bo nie było wyjścia, tylko jedno, a on był w tym bycie. Także mówią o cudach. My te cuda przeżyliśmy. W tych cudach uczestniczyliśmy. I dlatego mnie nie potrzeba napisanej potwierdzenia o cudach. Bo my doświadczyliśmy, widzieliśmy Boga, kierownictwo Jego. I także świadczyły to na piśmie. Chwała Bogu. Chwała Bogu. No, resztę w książkach, bo byśmy... Żebyście mogli też dzielić się tym. Tak, no bo tak, wiesz, w normalnym życiu to nie ma potrzeby boskiej opatrzności, prawda? Tak. Ale jak znajdziesz się w takiej sytuacji, gdzie przecież ja nie kusiłam Boga, że a Panie Boże, ja tam pojadę, wiem, że nie wolno, ale Ty mnie tam poszerzysz, to byłoby kuszeniem, prawda, Pana Boga. Ale tu ja nie wiedziałam, a jechałam w dobrej sprawie. Dopiero zaczęłam, więc Panie Boże. Dopomóż, jeśli to Twoja sprawa w Twoich rękach. I to po prostu widziałam naocznie. No. Mogę to stwierdzić. Nikt tego, kto nie przeżył, to nie może zrozumieć mało. Ona się urodziła 9 września 1939 roku. Ja mówię, to już lepiej się nie mogłaś urodzić. Jak proszę, Lublin bombardowany. Jak bombardowany. Lublin. I proszę Was, i teraz jej matka, będąc jeszcze panną, zakochała się w Polaku. A, i tu znowu mezalians. I problem. Oczywiście rodzice przecież Żydzi, tacy tego, no absolutnie, ich córka Zagoja, jakiegoś tam coś, to syn Kowala, tam coś, nie? A oni się oboje, to była miłość naprawdę. No tak. Obopólna. I słuchajcie, ją wydali za Żyda. Jednak. I właśnie Wanda się urodziła. Nie słuchajcie, wojna. I tam ci wszyscy zginęli. I ten jej mąż tej, prawda? I ta rodzina w ogóle tylko. Ten uratował właśnie tą swoją kochaną z dzieckiem. Pochodził z Lublina. Jako z Lublina. I Grzesiak. Nazywał się Grzesiak. On zawsze później, jak dzwonili tutaj do nas, to halo, kuzynki bez jednej literki. I tutaj właśnie ten Grzesiak, słuchajcie, jak on przecież przyszli, oni tam gdzieś wynajmowali jakiś pokój, prawda, Ukraińcy. Ale może wcześniej, tak. Trzeba powiedzieć, że on był komunista,
siedział tutaj w zamku za Polskę. Za Polskę. A równocześnie był kowalem, jako później uciekł tam nawet do raju sowieckiego. No to był tam kowalem na Wołyniu. I on zaopiekował się tą Żydówką i jej dzieckiem. I teraz musiał się kryć z jednej strony jako komunista, z drugiej jako Polak. A dodatkowo się przechowuje, że... Tak. I ją jako Żydówkę, jak przyszli Niemcy. I to był na wsi Kryczulisk. Tam jest na 120 chyba stronie dwa opisane. Tu jest napisane, że zabito Polaka i żonę. A ja u dołu tam dopisałem, że tu chodzi o Tadeusza Grzesiaka z Lublina, który żył w dobrych stosunkach tam. Ale przychodzili ci młodzi Ukraińcy, książki pożyczali i tak dalej. Ale jak przyszedł ten nakaz mordowania Polaków, przyszli jego zamordować. I weszli, kazali mu zakryć okno. I on, idąc do okna, wybił szybę, wyskoczył przez okno. No tak, bo to domy były. Teraz zaczęli za nim strzelać, trochę postrzelili, raz ranili go. I, ale uciekł. Przepraszam, w lutym bieliźnie. No dobrze. Tak, bieliźnie był. A tam było tak, że pastwiska były drutem takim kolczastym. To było tak bliżej granicy, to tam chcieli przeciwko Sowietom. I ukrył się tam w jakimś u biednego Ukraińca. I oni nie mieli jak zabić żonę i dziecko, bo on przyjdzie się zemść. Czy dojdzie? I nie zabili ją. A ona myślała, że oni go zabili. I rano on przychodzi poraniony, zmarznięty. I teraz się zeszli ci Ukraińcy sąsiedzi. I on słyszy, że mówią, chłopcy dobrze zaczęli, ale źle skończyli. To znaczy, że aprobata jest zbrodni. I on wtedy prosi, żeby mu dali formankę, żeby wyjechał do... Jak to... Nie, ale to zupełnie z innymi ludźmi. To jest bardzo ciekawe. I on dali jakiegoś takiego... Nie bardzo umysłowo... Zdrowego. Tak, zdrowego chłopaka. I on... Myśleli, że oni pojadą tą krótszą drogą. A oni pojechali to, żeby wjechać na główną szosę. I na pewno tam już czatowane na niego, gdzie indziej, a oni wyjechali tam, gdzie jeszcze Niemcy jeździli i tak dalej. I dostali się do Sarn. I w Sarnach wszyscy Polacy uciekinierzy tam się zgromadzili. I Niemcy wysiedlili ich, wywieźli ich do Niemiec na robotę. I on z tą żoną Żydówką i z jej córką wywiezieni zostali do Austrii i zatrudnieni w cygielni. I teraz wyobraźcie sobie, on taki podobny do Żyda fizjonomię,
ale nie obrzezane. A mówię, niektórzy zaczęli podejrzewać, że on Żyd. A on mówi, dobrze, ja się obronię, bo nie jestem obrzezany. I tak przytrwali i przyjechali tu do Lublina. I ona mieszka tu niedaleko. I właśnie tu, w naszym domu, też cud drugi się stał. Że poznał. Bo było tak, że my szukaliśmy polskich Żydów, żeby alię im dostarczyć, tym, którzy tam są. I jeden mówi, o, u nas tu jest polski Żyd. To w Doniecku jakby. W Doniecku. A moja żona jest w Doniecku. Tak. Ta? Coś podobnego. Żydówka też. Co jest? Wtedy... poszliśmy... Makijewka, to jest 20 km. 20 km. Blisko, wiem. Byliśmy w Makijewce i mówię, tu jest polski Żyd. I my wieczorem idziemy tam. I... istotnie, jest Leon Zilberkrank. Zilberkrank. Nie, Zajdynko. No to on przemienił. Zmienił już. Zajdynko. I on mówił, że Żydzi nie są pracowici. A on był tytan pracy. Był na zakładzie, potem przychodził do domu, przespał się trochę i brał roboty takie szachtowache lub kabasznik czy cholewka. Pracował. No i my przychodzimy do niego, a on trochę podespał się, odespał i powiedzieli, tak, ja z Lublina jestem. I tutaj, na placu Bychawskim, on tam miał te... Mieszkał. Mieszkał. Jak się już cieszył. Znaleźliśmy Żyda. Bo i w innych miejscach znaleźliśmy. Śpiewał, tańczył. Tak się cieszył z tego. No i mówię, tam może moja siostra się uratowała. Bo siostra się wychrzciła przed wojną. Głośno było w Lublinie. No to ja mówię, słuchaj, ja cię daję zaraz adres i ty dostaniesz zaproszenie i jedź. No i my tam dłużej jeździliśmy, blisko 2 miesiące byliśmy. Jeszcześmy nie wrócili, a oni już tu wyrobili mu zaproszenie. I on z córką i z synem przyjechali tu i tak chodzili, gdzie tu ślady są jego rodziny. Po cmentarzach, po parafiach. Tak jak to pies szuka po śladach. No i potem my przyjechaliśmy, on mówi, bez pojazdu. Nie ma. Nie ma nadziei. Nie latra. No i jest niedziela i tu wszyscy się tu zeszli. Zaprosiliśmy Żydów, Polaków. I tu Lothar, ta Wanda i te ci rodzice. No i siedzimy i ja mówię, że syn tego Leona chcę do Izraela jechać. A ona mówi, oj nie. Bo tam pojechał Tadziek, Tadeusz. I śle listy, że nie wytrzymuje. A ja mówię, a kto to jest? A przed wojną się wychrzcił. Ten. A mówię, Leon szuka siostry, która się wychrzciła za
za cukrownię tam. Chodziła do szkoły i gdzieś ja się podobałem. A Wanda patrzy, mówię, pochorzy. Podobne do tej siostry. I wtedy my tu rozmawiamy, a Wanda poszła do telefonu, dzwoni do tej pani i pyta się, czy pani miała brata? Miała. A co się z nim stało? A w 1939 roku uciekł i Ukraińcy go zabili. A tam istotnie było, że potem ktoś wrócił, że Ukraińc tak zrobił, ale Leon na takim stogu siada, nocował, nie w stodole, także tego Leona nie zabił. I Leon uciekł, żywy. No, ale że miał rower, to tak dojechał aż do Kijowa. I w Kijowie nie ma pieniędzy, nie ma jak. A to trzeba jeść, żyć. No to sprzedał rower. A tam żulki, te ukraińskie. Dali mu papiery, a to nie były pieniądze, tylko obligacje z pożyczki. No i on później chce coś kupić, a to były to nie są pieniądze ruskie. I został na lodzie. Także potem się zgłosił i wywieźli go na robotę do lesu zawód. Tam koło tego blisko. Co się stało dalej? Jak się zaczęła tworzyć armia rusko-polska, to on się chciał zgłosić, a tam ci mówią, co, ty się nie podobasz w ruskim wojsku, dawaj mu ileś tam lat ciurmy. No i dosyć, że jakoś z tego, czy ile tam siedział za to. I dosyć, że później się ożenił z Ukrainką. Z baptystką. Baptystką w tym w Maciejewsku. I my do niego natrafiliśmy. I właśnie jak tutaj doszliśmy, że to jest ta siostra. I zadzwonili i mówią, a tu będzie pani z bratem rozmawiać. Można zawału dostać. Podaję jej ten... Ona roza. I ona widzi, że to rzeczywiście brat. On się pyta, Roza? Tak. Wtedy mówię, daj panu, temu właścicielowi. I pytam się, gdzie ją pan, jak pan znalazł? A ja mówię, a przez Biblię. Bo my pracowaliśmy z Bibliami. Trafiliśmy do ludzi, też zainteresowaliśmy. I tak trafiliśmy. No to co ja mam robić? Ja mam przyjechać się tam. A to rodzice tej Wandy mówią, masz tu samochód, siadaj w samochód i jedź z Leonem. I teraz siadają w samochód, jadą, a Wanda mówi, że a jak to nie będzie tak? A my wzbudziliśmy tak. No i dojeżdżają, a to na Leonarda, to na LSE. LSE. Tak. I teraz idzie ten Leon
A ta kobieta chodzi o tak. Pod latarnią. I podchodzą bliżej i obejmują się. Znalazła mówi, o, serce. Rozumieć. No i tak, że po 50 lat, co? Po tyle latach, tylko ona nie chciała, żeby to nagłościć w prasie, bo to był cud po prostu. Dlatego, że jak to środowisko, córki dorosłe, stanowiska mają, to... I tak, że my później byliśmy w przyjaźni z tą siostrą. A Leon pojechał do Izraela, bo mnie tam dali przemawiać. I ja przemawiałem w Matijewce o Izraelu, gdzieś tylko dało. Na Białorusi, w Domu Kultury, na Białorusi miałem. Przepraszam, jakaś Żydówka mówi, a wy to agent izraelski? Nie, bo ja zobaczyłem na przystanku, że Żydówka chodzi. Ja się podsunąłem do niej. I mówię, dlaczego pani nie jedzie? Tutaj tu nie będziecie mieli czas. Ja ona tak słucha. A wy to agent izraelski. I teraz ten Leon wyjechał do Izraela, do Hajfy, sprowadził żonę i sprowadził syna, synową, córkę. I dwie córki, jedna za męża. Także jak byliśmy w Izraelu, no to już u nich tam żeśmy mogli być w Hajfie. No czy to nie cud? Z tego siada. Niesamowite. A oni tam w Hajfie... Też tam jakieś... żyje jeszcze córka. Żyje, tak? Tak. Wow. Żyje, tak. Tak. A syn wyjechał do Stanów. Tak? Do Kanady. Do Kanady. Petro. Bo Ukrainkę wziął za żonę. Wyciągnęła go tam. A ona tam, gdzie tak. Żenia. I Irena. No to byli kilka razy w Polsce. No. Jakbyśmy rozładowali sytuację. Bo Julian był na Ukrainie. A tu przychodzi nasz znajomy z tego z Żytomierza, taki Polak, prawda? Ale Batiuszka. Batiuszka. Zagorski. Jak on zażył? Zagorski. I tego. I siostra Helena, a ja mówię, że nie ma Juliana, jest na Ukrainie, a ja jestem sama tym. A on mówi. A ja tu przyjechałem z Gosia, ja mówię, dawaj, a i tak można tego, ja mówię, tak, dawaj tu. I tam u nas tu miał być zjazd, więc ja byłam trochę tak przygotowana, miałam trochę ciasta, trochę tego. Ja mówię, dawaj, ile was jest? 5. No, dawaj. No i tu tego, i potem o ich tu tego przyjęłam. I tu rozmawiamy sobie, ale jeden z tych taki archi Madryta, tylko taki starszy tych zakonników, cały czas mi tylko spasienie tylko w prawosławnej cerkwi, Diewa Maryja i znów i tego, tu wszyscy tam jedzą, piją, a on nie, tylko mnie tutaj tam to tylko w prawosławnej cerkwi. A ja później tak słucham. I później mówię, zwinijcie. Ja mówię, przepraszam, a czy ja mogę coś zapytać? O, tak, wszyscy proszą tego, tak, zapytać. Ja mówię, jak może być spasienie w prawosławnej cerkwi, jak na wierchu satana siedzieć? Co? Co wy gawalicie? Co? Siostra Helena, co wy gawalicie? Jak? Jak satan? No jakże? Pimen. Ja to archimadryt, a to robotnik KGB. Co wy gawalicie? Jak wy możecie? No, słuchajcie, my byli w Zagorsku. Zagorsk to jest tak jak nasza Częstochowa. Tam, prawda, tam uniwersytet, tam ten, teraz ten,
seminarium, tam profesorowie i w ogóle, mówię, my tam byli, nas tam przyjęli, my razem z profesorami przy stole obiad jedli. Potem dla nas otworzyli specjalnie muzeum, żeby zobaczyć. I w tym muzeum, ja tak już skracam, w tym muzeum tam było wszystko o Pimenie. Wszystkie nagrody. Komrata. Tak, wszystkie nagrody, wszystko co dostał od Stalina, od władzy radzieckiej, od tego. Wy byli w Zagorsku? Tak, my byli, my cały dzień tam byli, my w co tego i tu. I on tak, to Pimen, że pomer. Już umarł, już nie żyje, już nie żyje. I zaczął jeść i pić, a tam ci wszyscy, wiecie, ci goście obok, oni nie wiedzieli już, jak mają tego, no tak się śmiali, że tak się wykręcali i tutaj sobie zakrywali tego, bo on zajęty już zaczął jeść, nie? A oni to, słysząc to, nie wiedzieli, jak już się powstrzymać od śmiechu. I tak się zakończyło. I potem on już tego, już wychodzą, to oni mnie ściskali rękę i śmiali się i ten Zagórski mówi się trochę na błagadariu, oczy хорошо. I pożegnali się, poszli wszyscy. Także trochę dla humoru. No, dzięki temu, że byliśmy w Zagórsku, to tak. Nas czyste. Olek z Moskwy, nie? Mieliście on nas argumenty, wszędzie no. Tam... Po tym to myśmy to nie tak teraz to już byśmy nie mogli. Biegaliśmy tak. W tym metrze to dopiero pod górę, już z góry, już tu i za Oleniem. Aha, to tego. W sobotę idziemy do Burznicy, a wtedy to idziemy do baptystów. No i posadzili nas tam w tym, gdzie dla innostrańców, dla cudzoziemców, tam ich jakieś Japończycy byli jeszcze tam ktoś, czyli my też tego. No ale później do księgi wpisać, a my się nie wpisujemy tego, bo później KDB wie wszystko, to, kto był. A tu byliśmy w sobotę znów właśnie u tych, u Żydów na tym. No i później on nas zaprosił, że my goście z Polski, to tego. I ten rabin nas zaprosił do siebie, do gabinetu na górę. Mogłam się z nim porozumieć po niemiecku, no bo znam niemiecki, bo się uczyłam w czasie okupacji, to była dobra sprawa. Bo tak byłam w gimnazjum, w szkole francuskiej mi się nie przydał, a tu potem niemiecki mi się przydał. I z nim się mogłam porozumieć. No i także tego. I on właśnie dużo mi też pomógł, bo mówi, że tego, że tu, no, że my chcemy nawracać, może coś, prawda? Ja mówię, że nie, że absolutnie, że my właśnie chcemy pomóc Izraelowi, że Bóg wybrał ten naród, żeby wszyscy zwrócili uwagę. Tak, żeśmy się na tym, takie były przygody nasze. Niesamowite. Dla humoru, jak to było macie tutaj, czy... jak się nawracaliśmy. Odaczka. Taki przypadek. Tak, już można. Tak, więc mieliśmy sąsiadów, bo mieszkaliśmy tutaj na Kośminku, na ulicy Równej. To była taka mała uliczka, wszyscy się znali. A zaraz, prawda, była główniejsza ulica, długa się nazywała, która biegła aż tam koło Majdanka. Tak, tak. I tu mieliśmy właśnie przy pierwszej zaraz dom na rogu znajomych, Daczkowie się nazywali. I żona była Litwinką, a mąż był Polakiem. I proszę sobie wyobrazić, mąż był stolarzem i pracował na Majdanku jako stolarz, prawda, przy budowie tych baraków i tak dalej. I tam się zapoznał z Litwinem, który był w obsłudze Majdanka. Na Majdanku, bo przecież Litwini tam tak, współpracowali. I ten Litwin, jak się dowiedział, że żona tego Daczki jest Litwinką, więc odwiedził ich. No i już po litewsku sobie porozmawiali, zaprzyjaźnili się i on jak tylko miał wolną chwilę, to ich odwiedzał. I w pewnym momencie on mówi, że przyjechał tam, prawda, czy przyszedł i niby to na urlopie on jest, a on mówi, że on ma dość tego, on widzi, co tu się dzieje, on nie chce mieć z tym nic wspólnego. On zdezerterował.
i u nich się ukrywał. I przechowywał się. U nich się ukrywał. I wszyscy sąsiedzi widzieli go w mundurze i tego, że on jest na urlopie. No a tutaj wiedzieli, że ona Litwinka, no to wiadomo, prawda? Ale jeden z sąsiadów coś zaczął podejrzewać, że coś za długo i za często. Z bronią, z tym tego, prawda, wszystko coś, tego coś tu jest. I bał się, że jeżeli o to coś jest nie w porządku, to jak Niemcy w razie czego, to cały dom pójdzie, prawda? Więc on poszedł i oskarżył. Powiedział, co jest. Niemcy podjechali, zabrali jego i całą rodzinę Daczków. I oni siedzieli na zamku i siedzieli też w tak zwanym pod zegarem. Aha. W Lublinie, ale pod zegarem. Pod zegarem, tam tak. Katusze tam tych wszystkich, prawda, więźniów i w ogóle. Więc nie ma żadnych dokumentów, że oni siedzieli. Tylko ta właśnie córka ich najmłodsza, bo było trzech synów i córka i ojciec z matką. I proszę was, ta córka wyskrobała na ścianie nazwisko Daczko. To jedyny, prawda, jedyny tak, to, że tam był. Tam siedziała. I słuchajcie, i ta matka później wzięła wszystko na siebie. Powiedziała, że oni nic nie wiedzą, bo oni nie znają litewskiego języka, a ona z nim tylko po litewsku rozmawiała. I rodzina tylko wie, że on jest na urlopie. Więc dlaczego uwięziliście rodzinę? Wiecie, zwolnili całą rodzinę, a ją dali do Oświęcimia. I ona przeżyła. Mimo wszystko. Później już, prawda, obóz został uwolniony, Oświęcim i ją uwolnili i ona jeszcze, prawda... Także ona nie brała już udziału w Marszu Śmierci. Także już tego, że ona przeżyła. I tak, proszę was, za pomoc właśnie tu udzielaną, prawda, ludzie ponosili takie coś. To nasi znajomi, nasi przyjaciele i to syn opowiadał wszystko tą historię, jak to było. Bo dziwiliśmy się, co się dzieje, tak. A on to wszystko opowiedział, jak to było. Ale syn pracował w warsztatach niemieckich z naprawy samochodów. To jak mogli, to tam robili sabotaż. Coś to dosypać, no tak. Do tego nie dokręcić. No i później on, jak się znalazł... Na wschodzie. Na wschodzie, a potem daleko wycofali na zachód. I tam się dostał do wojska Andersa. Poddał się jako. I był w wojsku Andersa. I powoli wrócił tu do kraju. Tu jak miał problemy. No całkowicie. Miał pracę znaleźć, tak. W ogóle takich prześladowano. Także, że taka tragedia rodziny. No sam Anders nie wrócił do Polski, prawda? Tak.